cały pomysł zasadzał się na tym, żeby zaprosić ludzi, którzy normalnie na terminal nie mogą wejść. W związku z tym oprócz naszych pracowników i ich rodzin, którzy z wielką dumą pokazują swoje miejsce pracy, również mamy gości z zewnątrz. Mamy tutaj rzeczywiście zestaw bardzo ciekawych i dosyć specjalistycznych maszyn i to jest to, co chcemy im przede wszystkim pokazać, a ponieważ cały projekt zasadza się na zorganizowaniu pikniku rodzinnego, mamy też dodatkowe atrakcje dla całych rodzin. Mamy urząd celny, a właściwie Krajową Administrację Celną jako całość w tej chwili. Prezentują rzeczy, które są zarekwirowane na granicach. Prezentują również mini laboratorium, w którym sprawdzane są różnego rodzaju materiały przewożone do kraju, a w zasadzie w większości nielegalne. BCT to bałtycki terminal kontenerowy, drugi co do wielkości terminal w Polsce kontenerowy. No, naszą podstawową działalnością to jest przeładowywanie kontenerów. W tej chwili, tak jak mówiłem, zajmujemy drugie miejsce, jeżeli chodzi o ilości przeładowanych kontenerów. W zeszłym roku było to w okolicach 370 tysięcy TEU, czyli takich małych 20-stopowych kontenerów. Pracowników mamy w okolicach 300 osób zatrudnionych na stałe. Większość z nich to są pracownicy operacyjni, czyli operatorzy różnego rodzaju maszyn i urządzeń, ształerzy, ludzie pracujący w magazynie, no i oczywiście standardowa nadbudowa firmowa, czyli działy księgowości, działy sprzedażowe, marketingowe. Dzisiaj chcieliśmy właśnie tu przedstawić ludziom przykłady gatunków zagrożonych wyginięciem, czyli zwierząt, roślin, które zostały zatrzymane na granicy, były przewożone przez podróżnych bez zezwoleń wymaganych. Na co dzień nie widać tego, widać tylko jak te kontenery jeżdżą po ulicy na tych ciężarówkach. Fajnie jest zobaczyć dla osób, które nie są związane z branżą, jak to wygląda, tak? Jaka to jest ciężka operacja logistyczna, żeby połączyć dowóz transportem drogowym, kolejowym, z załadowaniem tego na statek, ile jest potrzebnych ludzi, jaki to jest w ogóle, jak w ogóle Polska też się rozwinęła pod tym względem, tak? Jaki duży ruch jest tego i jakie to są liczby. To samo przez się mówi dla takich osób, które właśnie na co dzień nie mają z tym styczności. Myślę, że każdy powinien wiedzieć, jak wygląda import i eksport towarów, które codziennie dostajemy. Jest to interesujące na pewno. Szczerze mówiąc, to mąż mnie wyciągnął, a dla dzieciaków fajna atrakcja. Ciekawego? No, duże rzeczy. Dźwigi, różne pojazdy, wszystko to się tutaj odbywa.